you. I got you under my skin, girl. Crawling up my body to my brain. Taking all my feelings all the way. W dzisiejszym odcinku Daniel Rusin, reżyser życia, w rozmowie której nie będzie mógł wyreżyserować. To teraz czas na naszego następnego gościa. Jest on osobą, która od kilku lat tworzy produkcję na temat wrażliwych tematów społecznych i psychologicznych. Jest on symbolem zacierania granic między filmikiem na YouTubie, a filmem i telewizją. Przed Państwem Daniel Rusin! Daniel, tak ci dziękujemy, że przyjąłeś nasze zaproszenie, bo to jest twój pierwszy wywiad od feralnego 4 października. Tak. To ja dziękuję za zaproszenie tutaj. Ale rozmawiając z tobą przed show i prowadziliśmy jakiś dialog i zauważyłem, że już nie ma tej depresji, o której mówiłeś. Już chyba... Czy jest depresja? Znaczy od 1 stycznia postanowiłem, że trzeba się wziąć w garść, nowy rok, nowy ja i nie myśleć tak ciągle o przyszłości. A przez te pierwsze miesiące mógłbyś powiedzieć, bo nie udostępniałeś niczego w internecie, jak to wyglądało u ciebie? No to był, nie ukrywajmy, taki najgorszy chyba okres w moim życiu. No to się mocno odbiło na mnie, na mojej rodzinie. Nie przypuszczałem, że tak nagle to... Czy najdziwniejsze, że ta cała drama z mojej osoby przeniosła się też na moją rodzinę, na mój biznes. No było to mocne uderzenie, którego się nie spodziewałem. Nie spodziewałem się takiego lewego, sierpowego. A mógłbyś opowiedzieć o tych aktach przemocy? O tym, co było... Co cię najbardziej dotknęło? Bo mówiłeś o ludzkiej brutalności, że nawet idąc z psem, prawda? No właśnie, to jest takie ciekawy przykład, może ciekawy to nie jest dobre słowo, że jednak agresja z sieci przyniosła się też do życia prywatnego. Myślę w ogóle, że ten mój case, ta moja sprawa jest takim nową historią chyba na YouTubie, takim nowym początkiem. I do kogo masz największy żal? Powinienem powiedzieć, że do Gargamela, no ale wiecie, on do takich czynów nie namawiał, ale myślę, że po prostu pomału ludzie właśnie tracą tą granicę i myślą, że to, co jest w sieci, też powinno być odzwierciedlane w życiu rzeczywistym. A czy masz jakiś żal do siebie? O swoje przeszłe zachowanie? I jak wpłynęło to na perspektywę, z jakiej patrzysz na swoją przeszłą twórczość, na twoją działalność w internecie? Czy teraz... Jak wrócisz do internetu, jeśli podejmiesz taką decyzję, niedługo to zmienisz... Niedługo będzie coś... nowy film. Będzie z nowy Piotrem film. Piotrem Adamczykiem i Piotrem Będzie nowy film. Tak, mocno w ten film wierzę. Czyli mówiąc, że możliwe, że ten kanał niedługo umrze, naprawdę tak myślałeś? Myślałem i nadal gdzieś nawet myślę, że to może być możliwe. Dużo subskrybentów odeszło, też mój kanał wypadł z algorytmów. Te wyświetlenia pewnie będą mniejsze. A jak współpraca z aktorami? Czy do tego filmu, kogo zaangażowałeś do nowego filmu? Jest Piotrek Adamczyk, czyli wybitny aktor. Piotrek Skończewski. Czyli zgodził to... się? Zgodził tak, się tak. Potem? To i tak zaufali tobie i tworzycie razem content. Czy zamierzasz produkować kolejne filmy? Jakie masz pomysły na swój content? Chciałbym, nie ukrywałem, że kocham produkować. Dlatego też tak często się chwaliłem, że te filmy są puszczane w szkołach. No bo dla mnie to jest zarzut do tych filmików, na przykład o depresji. Ale każdy ten film jest zrobiony z fundacją i z psychologami. Więc uważam, że zawsze gdzieś jak podejmuję trudniejszy temat, to posiłkuję się po prostu opiniami psychologów. A oglądałeś swoje produkcje wtedy, kiedy właśnie to u ciebie pojawiły się te stany depresyjne? Bo wtedy wydaje mi się, że najbardziej adekwatnie mógłbyś spojrzeć na to, czy te filmy, czy twoje filmy naprawdę pomagają młodzieży i czy mają jakiś wpływ na zmienienie ich światopoglądu i odbieranie jakichś bodźców zewnętrznych. Ja myślę, że w jakiś tam sposób pomagają. Ale oglądałeś swoje filmy? Rzadko je oglądam potem. Rzadko. Oglądam, bo jak je montuję, to już ten materiał oglądam setki razy, już potem mam dość. Ale myślę, że w pewien sposób pomagają, bo to widać po wyświetleniach, po komentarzach, czy po tych filmach w szkole. Ja wiem, że nie są perfekcyjne, no bo jestem...
no często je sam właśnie reżyseruję, nagrywam, montuję. Nie mam ogromnych budżetów, więc zawsze nie będą idealne. Okej, okay, ale wiesz co, muszę to powiedzieć od razu, bo przygotowywując się do prowadzenia show swoim udziałem dzisiaj, oglądałem wiele wywiadów i wszędzie byłeś raczej pokazywany jako introwertyk, byłeś bardziej zamknięty w sobie. A tutaj siedzisz na tej kanapie i jesteś otwartym gościem, który mówi i będzie mówił, mam nadzieję, o wszystkim, o co ciebie zapytam. Ten introwertyk troszeczkę się zmienił we mnie. Nie ukrywam, właśnie, że z biegiem lat, też doświadczenia, tak bardziej się otwieram. Tak, ale jeszcze w wywiadach z września widziałem, tego że... Roku? Tego roku. Widziałem, że byłeś jeszcze bardziej zamknięty w sobie, a ten strzał może... Ten sierpowy Gargamela może cię trochę to było wiele strzałów. Zbił z tropu, co? To było wiele strzałów. Coś w tym jest. Coś okay. I też w ogóle jest dobra, u was taka dobra energia, dobry vibe. Tak? Też mi bardzo pomaga. O, bardzo nam miło. A powiedz mi... A się podlizałem teraz. Fame MMA. Miałem propozycję. Właśnie. Miałem. Z tą propozycją? Kontrakt podpisany? Nie jest podpisany. Propozycję dał mi Sylwester Wardęga. Dokładnie. Ja powiedziałem, że zawalczyłbym, ale nie w MMA, tylko w boksie tajskim. A nie Wojtek Gola dał propozycję? Znaczy wyszło to cyrka, Wojtek Gola zadzwonił. Okay. Powiedziałem, że mogę, tylko nie w MMA, bo jest za mało czasu na przygotowanie. Boks? Boks. Boks albo boks tajski. Kiedy? Czyli... Kiedy cię widzimy? Stałbym w twoim rogu i bym cię kibicował, naprawdę? Bo naprawdę uważam cię za bardzo wartościową osobę. I teraz powiedz przesady. Mi, czy teraz jest najważniejsze stwierdzenie tego programu. Czy nie uważasz, że w pogoni za tymi viewsami, za dobrymi opiniami, za budowaniem sobie przezroczystego wizerunku, trochę utraciłeś te swoje wartości? Bo jesteś naprawdę mega fajnym gościem i wydaje mi się, że to jest normalne, że te wyświetlenia, te lajki, te subskrypcje motywują. Ale jednak czy ty... Bardzo motywują. Tej granicy trochę nie przekroczyłeś? To jest bardzo ciekawe pytanie, bo faktycznie tak jest. Sama wiesz, że jak mamy dużo tych lajków, komentarzy pozytywnych, to tak troszeczkę rośniemy w piórka. Okay. No, przekracza się te granice swoje, tak? Poprzeczkę się podnosi i w pewnym momencie można stracić kontrolę. Ale... Co tam? Zauważcie, że zarzucono mi, że jestem narcyzem, tak bardzo patrzę na lajki, na wyświetlenie, ale tak, w żadnym filmie nigdy nie proszę o łapki w górę, nigdy nie prosiłem o subskrypcję. Wyłączyłem nawet AdSense, nie zarabiałem na tych filmach. I po prostu ja je produkowałem, więc właśnie nie wiem skąd te zarzuty, jak mi bardzo odbiło przez... Nie, zupełnie nie o to mi chodziło, tylko jak widzisz przyrost wyświetleń, lajków, to wtedy wydaje mi się, że... O, na pewno coś się zmienia, na pewno dodało mi to pewności siebie i tak dalej, i tak dalej. Mm-hmm. Ale nigdy właśnie gdzieś stawiałem sobie tą granicę, żeby nie odpłynąć. Dlatego nigdy nie prosiłem właśnie, że dajcie suba, dajcie lajki, jak będzie 50 tysięcy łapek w górę, to zrobię to i to. Bo wydaje mi się właśnie, że ten hejt, który na ciebie spłynął, nie był proporcjonalny do twojej winy. Bo ja chciałem właśnie przedstawić te twoje działania jako coś, z czym zmaga się wielu naprawdę youtuberów. Ty starałeś się budować swój wizerunek i stawiać swoją postać w jak najlepszym świetle i to jest oczywiście zrozumiałe. Mhm. Ale czy nie uważasz, że ta nietykalność, którą obudowałeś swoją osobę, spowodowała, że właśnie ten hejt, to ziarenko hejtu, które na ciebie spadło, spowodowało wybuch twojej... Wybuchło nieźle. No. Twojego wizerunku przez tą nietykalność, czyli ta nietykalność została tak jednym strzałem zburzona. I czy właśnie nie przez to, że przez tyle lat starałeś się utrzymywać ten wizerunek właśnie w jak najlepszym świetle, czy to nie wszystko po prostu pierdzielnęło? To jest bardzo ciekawe pytanie. Tylko mi się wydaje, że na przykład taką... Nie byłem taką postacią jak na przykład Radosław Kotarski, czyli zawsze taki kulturalny, elokwentny moralizator. Owszem, robiłem takie mądre filmy i eksperymenty, ale też często występowałem w takiej komediowej formie z Dziennika Introwertyka, gdzie byłem takim wyluzowanym gościem, więc nie miałem aż takiej wybudowanej wokół siebie takiej pozycji właśnie tego nauczyciela, mentora. Też robię komediowe filmy, robiłem tam głupoty. Ale bardziej chodzi mi o to, że na przykład usuwałeś komentarze, do czego przyznałeś się. Tak, no to może było głupie, ale czy, właśnie, czy usuwanie teraz, komentarzy czy teraz jest jakimś wielkim przewinieniem? Nie, tylko że właśnie nie jest żadnym przewinieniem. Tylko usuwając komentarze, według mnie, jeśli nie, to oczywiście o tym będziemy dyskutować, jest takim czynnikiem, który ma na celu zakrycie tego hejtu, który jest obecny wszędzie. I czy zawsze my ten hejt musimy ukrywać? No tak, mogę zostawiać. To jest. I zmienisz to w następnych usuwa, wartościach, tak? Przecież... No, ja nie znam się zupełnie na YouTube'owych realiach, każdy dlatego rozmawiam. Każdy influencer usuwa, choćby ci się zapierał rękami, nogami, każdy usuwa.
bo na każdego w jakiś sposób ten hejt wpływa, więc... Okej, okay. Czyli w przyszłych materiałach trochę inaczej będziesz postępował właśnie w tym zakresie? Właśnie, możesz się zobowiązać i podpisać, czy nie? Tak, mogę. Ale nie, posłuchaj, to jest ważna twoja decyzja. Złotych, to jest twoja ważna decyzja. Możecie mi doradzić z tego, serdecznie. Ja mogę doradzić. No. Słuchaj, ja mam taką filozofię. Nie pasuje ci? Blokuj. Nie pasuje ci ten komentarz? Blokuj. Wszystko po kolei bym blokował. Zróbmy eksperyment, nie będę blokował i po prostu zobaczymy, jak to naprawdę? Będzie. Ale to jest twoja decyzja niezależna? No już tak muszę robić, bo wiem, że jak będę blokował dalej, to będą negatywne kwestie. A na przykład boję się hejtu, no bo ten film nowy z Piotrem Adamczykiem jest na bardzo ważny temat i fajnie, gdyby ludzie spojrzeli na ten film, no właśnie na jego przekaz, na grę aktorską, a nie przez pryzmat mojej osoby. I też troszeczkę nie lubiłem w tej dramie tego, że przez pryzmat mojej osoby, tego, że tam kiedyś coś polajkowałem, od razu wszystkie te moje filmy są zhejtowane. Zobaczcie, że ja tam nie występuję z reguły, to są aktorzy. Więc tak... Pracowałeś z terapeutą, czy miałeś... Tam byłem na dwóch takich sesjach, no ale po prostu sam to muszę przetrawić i tyle. A to może Aniela, może mogłabyś się włączyć w dyskusję? Znaczy wiesz, to też kwestia tego, żeby możemy trafić... Możemy zrobić, ja się położę, jakbym był, wiesz... Połóż tu głowę, dawaj, zróbmy grupową terapię, ja tutaj do was połóż mi dochodzę. Połóż mi głowę na kolanach i ja tak będę... No to opowiadaj, jak było! Być sobą i to jest takie płytkie, no nie? Takie bezpłciowe, bądź sobą. Aniela, prawda, że takie bezpłciowe, płytkie? Ale jednak nie. Tak napędza. Dzięki temu mogę teraz wstać, być tutaj, być z tobą, cieszyć się życiem, bo jestem sobą. A ty jesteś sobą? Jesteś sobą? Tak. Jesteś Danielem Rusinem? Jesteś? Sobą! Jestem zwycięzcą. Zwycięzcą. To teraz z takiego kąta będę do ciebie mówił. To jakie są różnice pomiędzy reżyserem życia a Danielem Rusinem? Reżyser życia to jest bardziej tak jakby projekt pokazywania ludziom fajnych wartości. Ja nie jestem idealny. Okej. Okay. Wiecie, no jestem tylko człowiekiem. No, czasem właśnie polekuję głupi humor na wykopie lub zrobię inne głupoty. A właśnie reżyser życia to jest projekt na YouTubie, który pokazuje wartości i uczy fajnych rzeczy chyba. Więc na pewno ja nie jestem idealnym reżyserem życia. W ogóle chyba nie ma idealnym. A jak dalej wyreżyserujesz swoje życie? Jakie masz dalsze plany? Po prostu chcę dalej działać i tyle. Bardziej być takim, właśnie nie kasować komentarzy, nie przejmować się tymi hejtami. Po prostu w internecie jest tyle ludzi, że zawsze ktoś się znajdzie, kto ciebie nie lubi. Ale czy naprawdę to są takie twoje plany, które już podjąłeś? Oj, przetrawiłem to w głowie, wiesz, przez całą zimę, więc tak. A czy kto cię wspiera w tym wszystkim? Którzy byli z tobą przez ten cały okres i jakby nie odwrócili się od ciebie? Dużo osób się odwróciło, także influencerów, co mnie za bardzo bolało. Ale nadal czujesz ten ból? No, na przykład Sylwia Lipka mnie bardzo zawiodła. Byliśmy dość kumplami, kompletnie ode mnie się odwróciła. Ja nie chcę ciągnąć tematu, jeśli ale ciągnijmy, dlaczego nie? Nie? Na pewno? Ciągniemy czy nie? Ciągniemy. Na pewno? I no, mógłbyś opowiedzieć, co na przykład... No, na przykład Sylwia wrzuciła tweeta, jak do niej zadzwoniłem po tej dramie, chciałem po prostu o tym porozmawiać i wrzuciła, że nie będzie ze mną rozmawiała. I wrzuciła screena, jak do niej dzwoniłem. Odpowiedzialne zachowanie. To było mnie zabolało. Ale na przykład bardzo zaskoczyła mi pozytywnie Ola Nowak, która codziennie przez jakiś czas do mnie dzwoniła, po pół godziny, po godzinie. Naprawdę? Byliśmy kumplami takimi wielkimi, ale nie takimi wielkimi i bardzo mi to pomagało. Chłopaki z Matura to bzdura. Mega też fajnie. Dzwonili, stary, bądźcie dobrze, nie przejmuj się, widać, że ten film jest podkoloryzowany. I faktycznie tak poczułem taką... A czy YouTube może zmienić każdą relację, zamienić z dnia na dzień największych przyjaciół w największych wrogów? Mógłbyś powiedzieć o przykładach swojego życia? No na przykład przez tą dramę się poróżniliśmy z Sylwkiem Wardęgą, którym się znamy przecież, chyba 10 lat się znamy. Tyle przygód, tyle filmów, byliśmy w Peru, w Brazylii. I nagle a ten incydent z policją, o którym opowiadał Sylwek na swoim filmiku. Ale myślałem, że z Sylwkiem jakoś to przepracowaliśmy, bo tam faktycznie nagrałem filmik z mojej perspektywy z tym policjantem, ale właśnie po tym filmie byliśmy i w Brazylii, robiliśmy tysiące projektów, bla, bla, bla. Jakoś nas to poróżniło, ale teraz znów się pogodziliśmy i myślę, to jest fajny właśnie przykład, że można się pożreć w tym internecie, ale pamiętajmy, że to jest tylko internet, a nie rzeczywistość. Właśnie widziałem nawet te Insta Storiesy Sylwka, prawda? Tak, zrobiłem mu tosty.
Tak, właśnie. Zaprosił mnie do siebie. Właśnie. I to jest super. A jak się spotkaliście? Jak... Przypadkowo właśnie. Przypadkowo? I na tosty? Po największej dramie w polskim internecie? Ja szedłem do metra, on jechał autem, zapytał się, czy wsiadam. Zawiózł mnie do siebie, do dziewczyny, zrobiłem tosty. Okej. Okay. A tak zbaczając z kursu, ale nadal ciągnąć o jedzeniu, podobno jadłeś świnkę morską. Tak. Jadłeś... Ja jestem wege, więc dla mnie to jest... Jesteś wege? Naprawdę? Tak. Zjadłbyś? Jak ponad się rok. Trzymasz? Dla mnie to jest... Ponad rok. Ja też kiedyś chciałem być. Tak ciężko wytrzymać, szczególnie chyba mężczyznom. A, że... to jest, wiesz, że to jest niesamowite, bo Karolina Kowalkiewicz, z którą również rozmawiałem, pierwsza historyczna zdobywczyni tytułu mistrzyni KSW, również jest wege. Również jest wege. A to fajna informacja, że można mieć tego powera, nie trzeba iść miecha. I to wiesz, w sportach walki. To jest niesamowite. Brawo, ja nie mogę sobie niestety odmówić schabowego. No, ale opowiem o tej śwince. Byliśmy w Peru, w Brazylii. Boże, w Peru. I w Peru, jak u nas się je na przykład często kurczaki, jak idziesz do sklepu, to są te filety z kurczaka, to tam jedzą świnki morskie. Jest tego pełno. Takie malutkie są. Wchodzisz do sklepu i tam jest na przykład ich setka. Kolejna drama. Reżyser życia je świnkę morską. Psychopata. I też po prostu też często na każdym kroku są grille, gdzie panie stoją i grillują świnki morskie. No, ale... musiałem spróbować, no bo mówię, już pewnie tam nie będę nigdy. No, ale mamy też, prawda, święte krowy, a my tutaj w Europie. Tak, tak. Więc sobie te co kraj to obyczaj. Codziennie. Kompletnie mi nie smakowała. Może to przez to, że też kiedyś miałem świnkę morską i tak podświadomie czułem, że to jest... Czyli z każdym kęsem to te tak, przeżycia. Tak. No ale wiecie, inna kultura. No ja byłam w Australii i próbowałam mięso jeszcze, jak jadłam mięso, kangura i krokodyla. I jak smakowało? Jak to kangur? Podobno jak kurczak. Wszystko smakuje jak kurczak. Jak nie znamy jakiegoś smaku, to zawsze jak kurczak. A powiedz mi, które twoje cechy, wydaje ci się, czy zastanawiałeś się nad tym, które twoje cechy mogły doprowadzić cię do tego... Podkreślam, że według mnie ten hejt jest nieproporcjonalny do tego, co zrobiłeś, ale które twoje cechy właśnie doprowadziły cię do tego momentu, w którym jesteś, że pół Polski niestety... Myślę, że po prostu te dwa live'y, które zrobiłem w lutym, były takie dość pyszne i to jakoś tak... To takie pierwsze domino, które potem poruszyło tą całą sprawę. No i może faktycznie gdzieś ten wizerunek, że robię takie ładne projekty, a jestem dość normalny, ale właśnie dla mnie to było dość okej, że... Możesz być zwykłym typem i robić jakieś takie potrzebne rzeczy, bo moim zdaniem tego brakuje trochę. I to mnie zawsze tak motywuje, jak dzieciaki mnie oznaczają, że pani cię puściła na polskim, na religii, na WOS-ie, płakaliśmy i no, nie wiem, dla mnie to nie jest próżne, że się z tego chwalę. Po prostu... Mnie też kiedyś puszczali na lekcje. No i zajebiście. No i super. Jakie? Ja nie wiem, na jakichś tam WDŻ-etach coś. No i super. Naprawdę? Daj spokój. Ale to pani od WDŻ-ów, bo mi zawsze puszczała tak katolickie filmy tutaj mieliśmy, no, prawda? No tutaj niesamowite były lekcje WDŻ-ów. Bardzo dużo wyniosłem pożytecznej wiedzy. Ja ze szkoły mało wyniosłem. Miałem słabą szkołę. Czyli dwóch nauczycieli dzisiaj mam. Jeden od WDŻ-ów, a drugi od... reżyserowania życia? Czy w tym jesteś dobry? No teraz chyba jestem antyprzykładem trochę, ale moje pierwsze filmy, takie eksperymenty społeczne, tam naprawdę były, o Boże, kiedyś zrobiłem taki eksperyment, w ogóle mega fajny pomysł. Postawiłem lustro na środku miasta, na sztaludze i przykryłem je kotarą. I łapałem ludzi i mówiłem, słuchaj, pod tą kotarą jest na pewno postać, którą kojarzysz. I tam ludzie myśleli, że o, pewnie zdjęcie, nie wiem, polityka, aktora. Mówiłem, jak zdejmę tą kotarę, to szybko odpowiedz, co o tej osobie myślisz. A tam, wiesz, lustro. O, grubo, i tak, i wiesz, i ludzie, wiesz, w szoku, bo nagle musieli powiedzieć, co sądzą o sobie. I wiesz, i była taka piękna dziewczyna, ona od razu, o Boże, jaka jestem paskudna, jaka jestem brzydka, wiesz, kompleksy. Potem były takie dwie starsze panie i one, o, fajne babeczki. Też dużo, dużo właśnie mówiło o naszej mentalności. I z tych filmów jestem właśnie dumny. I czy jestem narcyzem, jak mówisz, że jestem z nich dumny? A mógłbyś powiedzieć coś więcej o tych twoich eksperymentach społecznych? Bo naprawdę myślę, że... No właśnie, to jest taka, wiecie, obserwacja ludzi, troszeczkę taki National Geographic, tylko z Homo sapiens. No też taki był słynny ten eksperyment, ten chłopiec bez kurtki, który siedział. Właśnie. Twoje produkcje dotyczą zazwyczaj pokolenia Z, prawda? Dynamiki tych wszystkich zwyczajów, które... niestety są obecne, związane z uzależnieniem od internetu, jakaś depresja, która jest bardzo popularna obecnie u nastolatków. Gdzie obrazujesz? Gdzie masz swoje źródło informacji na ten temat? One są wszędzie tak naprawdę, takie źródła inspiracji, prawda? Ale masz siostrę, z którą rozmawiasz? Bardzo często. Prowadzisz jakieś ankiety w szkołach? Ankiety często na YouTubie. Dzieciaki same też piszą, jakie mają problemy. Zresztą normalnie z życia, ze small talku, każdy opowiada o czymś, to widać.
jest tak dużo tej inspiracji, ale właśnie kiedyś robiłem więcej takich eksperymentów, jakby dokumentów. Ten YouTube był zawsze takim hobby, dlatego nigdy właśnie nie prosiłem o suby, lajki i tak dalej. Będziesz cały czas rozwijał się w branży filmowej i kiedy nadejdzie ten moment, kiedy staniesz i pomyślisz, rozwinąłem się? Czy będzie taki moment? Na pewno pomyślałem o sobie, że się rozwinąłem przez te filmy w szkołach. Dla mnie to już było coś, taki wow, że jakaś tam pierwsza meta już jest zdobyta. Dla mnie to było super. Ale kiedy od szkoły do Netflixa? Kiedy ten Netflix? No chciałbym coś zrobić do Netflixa, no nie wiem czy... Teraz, i co to by było? Teraz... Jaki to byłby film? Ja kocham taki film jak Szósty Zmysł, nie wiem czy kojarzycie. Okay. Takie filozoficzne, psychologiczne. Kojarzysz, bo ja nie kojarzę, dlatego tutaj coś mam głową, że tak. Młody chłopiec i taki starszy pan, Bruce Willis, i potem ten starszy pan się okazał duchem. Kojarzycie to? Szósty Zmysł. Tak, jak nie, to tak, odróbcie pracę domową, zobaczcie do snu. Okay. Takie rzeczy chciałbym robić, to jakoś tak czuję. Czyli bardziej filmy czy seriale? Co cię bardziej kręci? Teraz chyba seriale, po prostu... Czy dokumenty? Bo na razie tworzysz dokumenty, prawda? Czy no, jak teraz, patrzysz na... teraz powiedzmy już tworzę mniej tych dokumentów i eksperymentów, tylko etiudy fabularne. Aha, więc... bo to taka teraz trudna nazwa, etiudy, to nawet jej nie powtórzę. Krótkie filmiki. Dobra, dzięki. Znaczy, dużo łatwiej. Serial też byłby fajny. Po prostu wiecie, seriale teraz są bardziej sexy, prawda? Siedzimy, oglądamy. Ale to teraz powiedziałeś już o sobie bardzo wiele. Wiem. To sprawdzimy, co na temat twojej osoby wie nasz Roland, nasz mag, który o każdym wie wszystko. Zapraszamy Rolanda! Stresuję się. Więc tak, imię Daniel jest to osoba, która z zewnątrz daje się taki łagodny i cichy, ale jest to osoba bardzo uparta, zawzięta, lubiąca... wchodzić w relacje słowne i udowadniać swoje racje, wykazując, że jego zdanie jest nadrzędne. Nie lubi prostych rozwiązań. Jest to osoba, która ma dość specyficzne poczucie humoru, często działająca na takich przeciwstawnych biegunach. Jest na pewno bardzo uparty i nieustępliwy. Umie pomóc, aczkolwiek ma czasami takie pomysły, które są na granicy prowokacji i badania ludzkich reakcji i zachowań. 90% określił cię prawidłowo? Myślę, że tak. Myślę, że... Aż tutaj dyskusja powstała. Roland, bardzo ci dziękujemy. Brawo ty. Brawo dla Rolanda. Wracajmy do tej rozmowy, naszej urwanej. Mhm. Powiedz mi, jak dobierasz aktorów do swoich produkcji? Jak dobierałeś, czy będziesz dobierał? Zawsze marzyłem, żeby występowali u mnie znani aktorzy. I teraz jest z tym dużo łatwiej, no bo te wyświetlenia dużo pomagają. Często to było dzieło przypadku, kiedyś kogoś spotkałem i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Często też pisałem... Ale były jakieś audycje? Też pisałem na Instagramie do kogoś. Takich dużych castingów nie robiłem nigdy. Nie robiłeś żadnych castingów? Może ty wystąpisz kiedyś? Co ty na to? Ja? Nadaję się na aktorkę? Ja bardzo chętnie, ja w 100%. Tak? 100%. Zróbmy coś. Ja 100%. Was czuję w Mokumencie. Mokument to taka fajna forma właśnie. Tylko, że ja nie jestem aktorem. Ja widziałem cię, widziałem u Logana i tam jest bardzo dobrze. A powiedz mi, a może teraz zamienimy rolę? Ja się pochwalę moim aktorstwem i ty się pochwalisz twoim aktorstwem. Dobrze. Dobra, to ja mam tutaj przygotowany przeze mnie, jakbyś mógł pokazać swoim ciałem, wykorzystując obiekty, które są wokół nas. O Jezu. Ostatnie pożegnanie z bliską ci osobą, która wsiada do pociągu o 5:47 i wraca do domu. Mam pokazać to pożegnanie? Tak, masz to pokazać. A do kogo? Ja jestem tą osobą, wsiadam do pociągu i ty pokaż tą relację, te emocje, ale do, tą jakby miłość. Do kumpla, do mamy? Do nie, kogo? Nie, ty masz albo, a potem ścisłe mleko jeszcze mi pokażesz. O Boże. Pokaż to, jakbyś pokazał ostatnie pożegnanie, ostatnie słowo. Do kumpla jakiegoś? Najlepszego przyjaciela. A do najlepszego o 5:47? Chodzi o romantyzm, o miłość. Ale właśnie tak jest, że jak masz dobrego kumpla czy przyjaciółkę, to często tak gadasz, wiesz, nienawidzę cię, tak dalej. Dobra, nie chodziło mi o to, ale dobrze z tego wybrnąłeś, teraz już nie musisz pokazywać. Tak to chyba działa. Tak. Może widzowie też w komentarzu dadzą znać, jaką mają relację z przyjaciółmi właśnie. A co uważasz o swoim aktorstwie? No nie, ja aktorem nie jestem, dlatego jestem zawsze za kamerą. Może kiedyś pojawisz się? Swojej produkcji. W swojej to wtedy trudno by ci było, selfie musiałby się tak nagrywać. No tam nie, czasem grałem w tym dzienniku Introwertyka, tak komediowo, ale nie, no, bardziej się lepiej się czuję za kamerą.
Okej, okay. I tak przed... pozostanie. Tak, tak, tak. I kim ja mógłbym być w twoim filmie, Aniela? Daj nam jakieś role. Ja tu cię czuję w stylu Kill Bill. Taka, wiesz, kobieta, jakiś miecz, jakiś tutaj... No to tutaj... już mnie kupiłeś. Czuję to, a ciebie czuję w takim mokumencie, wiesz, tak w stylu właśnie Borat. Polski Borat, o stary, czujesz to? Borat? Polski Borat. A, Borat! Teraz ta druga część wyszła, oglądałeś? Nie. Nie oglądałeś, ale czuję cię w tym naprawdę polski Borat, taki właśnie mokument. To jest taka forma, której mokument? Mało... Mokument? Mokument. Co to jest mokument? Mokument to jest tak jakby ustawiany dokument. Takim jest właśnie Borat. To niby jest tak kręcone, jakby to był ale dokument, to jest niezwykły, reportaż. Naprawdę niezwykły gość. I on... chyba skończył jakieś mega dobre studia, jest bardzo wykształconą osobą i on właśnie tak jest gra, mega inteligentny, mega. Trzeba o tym pomyśleć. O tym humorze. Ja bardzo chętnie tutaj podpisuję się, dobrze. Nie wiem, gdzie mam ci się podpisać, bo tutaj mam tylko notatki na twój temat, ale obiecuję, dobra. Bardzo chętnie dobrze. Wystąpię. Super. Twojej ja mówię produkcji. Poważnie. Ja też 100%. Dużo, Aniela, zobowiążę się. Ja też wchodzę w Kill Billa. Naprawdę? No to mamy. Mamy najbardziej gorące polskie połączenie. Kiedy film? Ja mówię poważnie, bo muszę wrócić... Kiedy film? Muszę wrócić w algorytm, więc dla mnie... Kiedy film? Ja w kalendarzu. Ja sobie już przeznaczyłem jakiś tam budżet, który muszę wydać, muszę produkować. Ale właśnie, taki polski kiedy film? Kiedy film? Słuchajcie, wymyślam scenariusz, wysyłam wam, kręcimy za dobra. Dwa tygodnie. Bardzo chętnie. I jeszcze wracając do budżetu, o którym już wspomniałeś. Ile średnio przeznaczałeś na swoje produkcje? Różnie, bo te filmy mam... Znaczy, ten budżet zawsze rósł... Z biegiem lat. Te moje pierwsze filmiki tam były darmowe, tam bez budżetu, tam do jakieś tam małe pieniążki, ale na przykład... To ile najwięcej przeznaczyłeś na produkcję jednego filmu? Ostatnio robiłem film taki wojenny, tam zagrał Aleksi, to tam wydałem na same te wybuchy 17 tysięcy złotych. Okej. Okay. Najwięcej zapłaciłem aktorce 16 tysięcy złotych. Czyli zapłaciłeś aktorce? No. Płaciłeś kiedyś aktorom? Często płacisz aktorom? No. Aha, czyli to nie jest coś takiego, że... No nie, dlatego nie wiem właśnie... Ale to czekaj, to jeszcze raz. A właśnie. Ja lubię pieniądze. A właśnie, tam a nie, są od pieniądze, razu tam pięknie. Jestem ja. Nie, zawsze... Wtedy tak niepewnie, teraz już nie, wyciągasz do mnie. Zawsze podchodzimy do sprawy uczciwie, że jak mam jakiś budżet, lokowanie, to się dzielimy równo hajsem i tyle. Czyli Wersow i wszystkie inne influencerki również otrzymywały za to pieniądze? Tak, tylko tam Wersu dużo mniej, bo to była kampania społeczna po prostu. Tam, okay. Wiecie, to nie były to takie rzeczy zawsze się bierze. A czy zdarzyło ci się tak, że właśnie aktor grając w filmie o depresji, o hejcie w internecie, właśnie dla jakiegoś wyższego celu zrezygnował z tych pieniędzy i... Tak, teraz na przykład tak zrobił Piotr Adamczyk. Powiedział, że to jest tak ważny temat właśnie takiej męskiej depresji, tak dalej, że nie chcę. Mówię, nie no, mamy tam jakiś budżet, dam ci. Nie, nie chcę. Jak coś, to po prostu przelejcie na jakiś cel. Więc bardzo mi tym Piotr się zaimponował. W ogóle świetny człowiek. Najlepsza chyba współpraca w moim życiu. Po prostu, tak? Wiecie, no koleś naprawdę jest kotem. Już tyle produkcji miał, międzynarodowych łącznie. I naprawdę fajne podejście, świetna współpraca. Tyle się nauczyłem z tego planu. Piotrek? My chyba moglibyśmy gadać dzisiaj do późna, co? Chyba tak. No chyba tak. Ale już nie będziemy, bo nie chcę zajmować waszego cennego czasu. Proszę państwa, dzisiaj w moim odcinku wystąpili Lil Masti, królowa polskiego YouTube'a. Jak jeszcze cię mogę określać, bo nie chcę ci tu słodzić. No powiedz jedno słowo to, o sobie. Nie, królowa swojego życia. O. Królowa swojego życia oraz swojego życia. Polska Kill Bill. Ale ty, kim ty jesteś? Kim ty jesteś według ciebie? Ej, to jakie jest pytanie w ogóle, czujecie? Kim jesteś? W ogóle mój pierwszy film na YouTubie to było, po co żyjesz? Taką sondę robiłem. Dokładnie. A kim ty jesteś? Jak mam ciebie Homo określić? Sapiens, który lubi filmować. Ale dlaczego boisz się powiedzieć, że jesteś zajebistym kolesiem? Jesteś zajebistym kolesiem. No nie, no to trochę się boję mówić o sobie w superlatywach, ale ja zawsze gdzieś tam byłem trochę skromny, no tak. Właśnie dlatego tak bardzo boli mi ten zarzut, że jestem narcyzem, no bo jestem gościem, który po prostu lubi filmować. Moimi gośćmi dzisiaj byli Lil Masti oraz gość, który po prostu lubi filmować, Daniel Rusin. Zapraszam was do kolejnego odcinka za tydzień. Siemano! Dziękujemy!